Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Józio Rolnik. Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby chciałem po prostu pokazać, bo była długa przerwa, co tu się u mnie dzieje, jak ten mój cały sprzęt wygląda. Ale na wiosnę się przygotujcie, że może być jakiś fajny sprzęt, tyle mogę stracić. Nowy, no używany, ale jako nowy dla mnie, nie? No. Oczywiście umyty ze dwa razy. Kosz zapięty, bo gdzieś to i ta szczepusia. Silniczek jest, zaraz wam pokażę, co już mi przerobiłem. Bo jest przeróbka jedna. Prawie tych halogenów, bo te halogeny stanowiły problem. Jak widać, po pierwszym razie jest tu inny przełącznik, nic ogólnie się tu za bardzo nie zmieniło, tu jedynie jeszcze poziomica, żeby patrzeć, czy jest po prostu na poziomie, no, że jest równo, żeby stwierdzić, czy jest po prostu stoi równo, o, traktorek. Więc już wam to pokazuję. Nie wiem, czy coś będzie widać. Czekajcie. Więc tak, kontynuując. Tutaj przykręciłem tak jakby bezpieczniki. No kostkę. Oj, przepraszam. Tak jakby skrzynkę bezpieczników. O tak, powiedzieć to. Na razie jest podłączony tylko jeden bezpiecznik 15 do tych oczywiście halogenów, tu jeszcze jest przełącznik. Dopiero są halogeny. O, przepraszam, tutaj. Ale jest jedna rzecz. Halogeny będą na przodzie jeszcze trochę. Tutaj myślałem, teraz pokażę latarką. Tutaj tą dziurę, tu jest taka trochę już zardzana, trzeba trochę będzie pryznąć WD. Się da, zaraz wda. Jest tutaj zaznaczona dziura na to. O, tak jak teraz widać. A tu jest druga wywiercona. Rozwiercona na większą śrubę. Ale jest jedna rzecz. Jeśli to zrobimy, to trzeba jeszcze najpierw zdjąć tłumik i z tamtej strony śruby. Ale jeszcze jest taka sprawa, że albo to przyspawać na stałe i by takie te boczne słupki zostały, a jakby się chciało odkręcić, to jedynie tam przy mocowaniu przy belce halogenów, a jeśli nie, no to zrobić to na stałe. Tylko, że jeśli zrobi się to na stałe, to jest ryzyko, że jak trzeba będzie to zdjąć, to czy będzie wtedy boszem ucinać? No ale nic. Tutaj jeszcze jak zauważyli, jak ktoś ciekawski zauważył, jest pomalowany obudowa i tłumnik srebrzanką, przepraszam. I tutaj wszystko. Okay. Teraz pokażę. O, tutaj też po jakiejś części jest no pomalowany. Więc no i tak, silnik się ładnie sprawuje, więc jak mówiłem wcześniej, coś może będzie na wiosnę nowego, no dla mnie nowego, ale to będzie jako używany sprzęt może, nic nie mogę wam obiecać. No i jeszcze wracając, jeśli ktoś zauważył, a może nie zauważył, nieważne, traktorek niestety stoi na kapciach, na przodzie jak i na tyle, ponieważ jakimś cudem się przedziurawiły opony, były dwa razy łatane. No i przyszło stwierdzenie, że ach, cholera z tym. Stwierdziłem, że na wiosnę kupię nówki na tył, tylko że nie takie, tylko że z bieżnikiem. Może jak mi się uda, to wstawię do filmu takie z bieżniczkiem. I na przodzie takie, jak ktoś ma usta C360 takie, albo C330 takie, na środku taki wybulony pasek, jest potem taki pasek do środka i znowu jest taki ten, tylko że tam będzie ich pasków wybulonych będzie 5, ale do środka będą 4, no i takie chciałem, no oczywiście brudne, bo użytkowane, no rda tu znowu idzie, no rda i je niesamowicie. Ja to tylko chyba tutaj z wierzchu teraz. Zaraz zobaczę. No jak widać, tylko trochę z wierzchu. No ja bynajmniej widzę, że tam podspólnie podchodzi. Tu naklejka niestety oderwana.
Ale cóż, jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym wspomnieć. Przypadłość w tych maszynach to jest właśnie to, co właśnie Państwo widzą. Akumulator. O mój Boże, co ja z nim przeżyłem. Słuchajcie, w lato jeszcze było jako tako, ale jak przyszła zima, przyszedł mróz pierwszy, to jeszcze było w listopadzie chyba na początku, albo gdzieś tak po środku, to już nie chciał wcale odpalić. Prostownik był prawie co dwa dni, bo odpalałem go chyba co dwa dni, albo co trzy. No i to jest jedna, jedyna przypadłość w tych akumulatorach. Więc jeśli kupujecie akumulator, to każdy wedle uznania, no. Moim zdaniem trzeba kupić, przepraszam, o, światło się przekręciło. Moim zdaniem trzeba było tu klemy założyć, takie jak w samochodach są, albo w traktorach, w kombajnach, we wszystkim. Klemy normalne, że na śrubkę, nie? Bo to... Chciałem jeszcze powiedzieć, że druga część będzie jutro, czyli 1 stycznia 2021 roku. I jeszcze dzisiaj będzie jeden filmik. I tyle. Życzę udanego nowego roku, żeby był lepszy od tego. Pozdrawiam, zostawcie łapkę w górę. Jak wbiję 10 łapek w górę, będzie nowy filmik w kwestii traktorka albo czegoś innego. Dobrze, pozdrawiam.